myślę, że każdy z nas ma jakieś takie swoje wartości w sobie, ale ten świat, to wszystko, co się wokół dzieje, my żyjemy bardzo szybko i nie mamy często może czasu, ale też powoli tak zatracamy takie chwile, w których zastanawiamy się nad sobą i często też jest tak z Panem Bogiem i naszą relacją, że to gdzieś po prostu w wirze codzienności się wypłukuje. A na religii mamy właśnie coś takiego, że jest taka chwila wytchnienia, no nie, niby tylko, bo u nas jest tak, że mamy dwie lekcje religii w tygodniu, no i to jest w sumie takie 90 minut, gdzie właśnie możemy sobie tak odpocząć, odetchnąć i znaleźć odpowiedzi na wszystkie takie pytania, które nas nurtują. Właśnie na religii możemy dostać odpowiedzi na właśnie takie pytania o życiu, no bo jednak pani od matematyki nam nie powie, jak mamy się w życiu kierować, no bo ona jest nastawiona na cyferki i schematy, no bo tego wymaga jej praca, jednak no ksiądz na religii nam bardziej powie, jak właśnie mamy w tym życiu się kierować i na takie bardziej życiowe pytania nam odpowie. I myślę, że religia jest takim przedmiotem, na którym my możemy jakby tak się trochę otrząsnąć i zastanowić, na czym my stoimy, kim chcemy być, zadać też pytania i wiemy, że zadajemy je osobie, która jest kompetentna i ksiądz będzie wiedział, jak nam udzielić tej odpowiedzi. No też w liceum jednak, czy właśnie w gimnazjum w trzeciej klasie, jednak już uważają nas za takich bardziej dojrzałych i dorosłych duchowo i się porusza też ciekawe rzeczy na religii niż w podstawówkach czy w pierwszych klasach gimnazjalnych, że nie klepie się tylko Ojcze Nasz, tylko właśnie się poznaje bardziej właśnie i Boga i też nawet Pismo Święte. Ja na przykład teraz mam poznawanie całego żywotu ewangelistów i nie spodziewałam się, że na przykład Łukasz był lekarzem. A że ja jestem na biochemii, no to od razu jest, no, że był lekarz. No więc właśnie też, że tak o wiele więcej się dowiaduje takich ciekawych rzeczy, o których by się w ogóle wcześniej nie pomyślało. I to jest właśnie też taka odskocznia pomiędzy jednym a drugim sprawdzianem, że jednak na tej religii się tak odpocznie, można się wyciszyć i pomyśleć i też nawet tak sobie zaplanować dzień, jak ja mam na przykład religię na pierwszej lekcji, że tak właśnie go zacząć taką porządną lekcją, gdzie będę mogła zawierzyć cały dzień Panu Bogu. Fajna jest idea samej religii w szkole, no bo ja na przykład będę teraz w klasie maturalnej, to jest mój ostatni rok, tak jakby styczności w ogóle z lekcjami religii. I mogę powiedzieć z doświadczenia, że zauważyłam, że bo, no ja nigdy nie byłam taką osobą, żebym nie chodziła na religię ani z tych rzeczy. Zawsze starałam się być na tych lekcjach, no i to jest bardzo fajne, że właśnie po tych iluś tam 10 czy nawet więcej latach zdążyłam tak jakby dorosnąć do tego. Moja świadomość jest już na takim poziomie, że wiem, kiedy wyjdę z liceum, będę poszukiwała Boga już nie na lekcjach religii, ale świadomie jestem go w stanie wybrać. I lekcje religii właśnie sprawiły, że mogłam tak jakby świadomie dążyć do takiego wyboru. No właśnie myślę, że bez lekcji religii no, ten wybór mógłby nie być taki oczywisty. To w większości przypadków niestety no, widać. Są ludzie, którzy chodzą na religię tylko dlatego, że u nas w szkole nie dało się zorganizować etyki i trzeba by było na etykę chodzić do innej szkoły, więc z lenistwa przychodzą na religię. Jest to przykre, dlatego że mimo, że chodzą na tą religię właśnie już półtora roku, tak, w naszej szkole, to nie są przekonani do chodzenia na tą religię, więc coś z nami katolikami musi być nie tak, przez to, że właśnie nie potrafimy zachęcić tych ludzi do tego, żeby chodzili na religię. Nie potrafimy im pokazać Chrystusa takim, jakim jest. No to jest też ciekawe, że skoro nazywamy się chrześcijanami, przyznajemy się niejako do Pana Boga, a jednocześnie zaprzeczamy sobie tym samym, na przykład właśnie unikając lekcji religii. No bo skoro Pan Bóg jest naszym przyjacielem, no to jest, jeżeli mamy przyjaciela, to jest ktoś, przyjaciel to jest ktoś, z kim chcemy spędzać swój czas. A jeżeli my nie chcemy chodzić na lekcje religii, nie czujemy potrzeby, żeby dowiadywać się więcej o Panu Bogu, rozmawiać z Nim, no to jaka to jest przyjaźń i co jest nie tak z naszą relacją z Nim. I mam też jedną dziewczynę, która jest po prostu grekokatoliczką i chodzi na naszą religię jako wolny słuchacz, bo ją po prostu o to poprosiłam, bo jest moją przyjaciółką, że właśnie nie zostawia mnie na tej religii samej. I właśnie mówi, że w sumie tego, czego my się uczymy na religii, nie różni się aż tak bardzo od tego, co ona ma na religii, tylko po prostu ona ma inne spojrzenie na niektóre rzeczy.
Myślę, że ludzie wypisują się też z religii dlatego, że jakby jest zaniedbana trochę ta relacja z nim, że gdzieś w pewnym momencie się to gubi i jakby nie pielęgnuje się tego, a jeżeli nie pielęgnujemy czegoś, to obumiera. I no jeżeli człowiek w coś przestaje wierzyć, nie pielęgnuje tego, no to on nie czuje potrzeby, żeby chodzić na tą religię, tak jak już mówiłam wcześniej.